Filip, ty już tak długo grasz w tę koszykówkę, czy była taka sytuacja, w której generalnie teraz się znajduje, i to nawet nie tylko chodzi o koszykówkę, ale o cały świat, tak? No bo jest groźnie, jest niebezpiecznie, liga nasza, choćby koszykarska, bez publiczności, nie wiadomo, co przyniosą kolejne dni. Jak ty na to wszystko spoglądasz? No myślę, że zdrowie przede wszystkim to jest najważniejsze. Myślę, że osoby, które decydują się o wprowadzeniu takich kroków, wiedzą, co robią i zdają sobie sprawę z tego, że to, co się dzieje na świecie, jest poważne i na pewno środki zapobiegawcze, które są zastosowane, mają gdzieś tam to ograniczyć. Na pewno w mojej karierze, dzisiaj z Jarkiem rozmawiałem nad Mokrosem i nie zdarzyło mi się nigdy, żeby grać przeciwko jakimś tam drużynie bez publiczności, ponieważ wiadomo, że publiczność to są osoby, dla których my jesteśmy jako drużyna, jako klub i wiadomo, że są najważniejsi. Natomiast rzeczywiście zdrowie jest jeszcze ważniejsze i nie trzeba wyjść na boisko jutro, po prostu zmotywować się jeszcze bardziej, mimo tego, że nie będzie tego szóstego kibica, szczególnie tutaj u nas na boisku, i zwyciężyć. Gramy o play-offy, sezon trwa dalej, także na pewno każde zwycięstwo, każda porażka wpłynie bądź pozytywnie, bądź negatywnie na naszą pozycję w tabeli. No właśnie, ale wiemy, że jest wiele zagrożeń, że jest też wiele ograniczeń. Te rzeczy wpływają na funkcjonowanie drużyny, w tym przypadku drużyny sportowej, koszykarskiej naszej? No zdecydowanie, no przede wszystkim mentalnie. Wiadomo, że biorąc pod uwagę informacje, które do nas docierają, nie mamy pewności, czy sezon dotrwa do końca, czy jaka będzie formuła dalszych rozgrywek, jak to będzie wyglądało z dnia na dzień, ponieważ sytuacja jest na tyle dynamiczna, że dowiadujemy się z godziny na godzinę o różnych decyzjach rządu, które mają bezpośrednio wpływ na to, czy będziemy funkcjonować w takiej strukturze, w jakiej to było dotychczas, i na pewno gdzieś tam poświadomie to rozbija drużynę, rozbija to, że przychodzi taki moment, żeby się zastanawiać, a już jest ciepło, fajnie, wakacje, może by zakończyć ten sezon, ale musimy znaleźć gdzieś tą iskierkę wewnętrzną nas, która do końca musi gdzieś tam nas pchać do tego, żeby być do końca skoncentrowanym. No tak, zdrowie, życie najważniejsze, mecze bez publiczności, my jutro gramy bez publiczności, ten sport trochę w tej sytuacji też schodzi na drugi plan. Kiedy właśnie jest tyle znaków zapytania odnośnie przyszłości? No teoretycznie tak, natomiast my jesteśmy zawodowcami, to jest nasza praca i myślę, że zawsze sport będzie numerem jeden, nie możemy go odsunąć na drugi plan, ale biorąc pod uwagę sytuację, która się dzieje na świecie, rzeczywiście ilość zachorowań, rozwój tej choroby powoduje, że ogólne atmosfera w krajach wszystkich na świecie nie jest zbyt optymistyczna, zbyt pozytywna i myślę, że nawet takie imprezy sportowe nie budziłyby w takiej emocji, takiego zainteresowania w tych wszystkich osobach, dlatego też myślę, że nie będzie takiego dramatu, natomiast gramy dalej, jesteśmy skoncentrowani, trenujemy, jesteśmy zdrowi, chcemy wygrać.